Grupa pierwsza. Sery holenderskie. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach za ser Gouda o zawartości tłuszczu 45% w suchej masie. Zapraszam. Grupa druga. Sery szwajcarskie i szwajcarsko-holenderskie. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce za ser dojrzewający oko na żubra. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu za ser Emmentaler. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu za ser królewski w bloku. Spółdzielnia Mleczarska Ryki za ser rycki Mazdam i za ser rycki Edam wędzony. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa za ser włoszczowski typu szwajcarskiego. Proszkownia Mleka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za staropolski ser z dziurami. Grupa trzecia. Sery nalewane, Tylżytki i Pochodne. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol za ser salami w plastrach. Grupa czwarta. Sery pleśniowe. Lazur, Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych za ser pleśniowy Lazur Błękitny. Grupa piąta. Sery o okresie dojrzewania powyżej 3 miesiące. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa za ser Czarna Perła długo dojrzewający. I Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol za ser Jantar. Grupa szósta, pozostałe sery, w tym cheddar, mozzarella, solankowe i smażone. Nagrody otrzymują Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach za ser mozzarella. Oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Grodzicku Mazowieckim za mozzarellę w zalewie mini. Grupa siódma. Twarogi produkowane metodą tradycyjną. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wartmilk za ser twarogowy tłusty Klinka. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole za ser twarogowy Grodkowski Klinek. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Międzyborzu za twaróg Klinek Międzyborski. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie za klinek tłusty twaróg z Bychawy. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach za twaróg śmietankowy. Grupa ósma. Twarogi produkowane według technologii z zastosowaniem nowoczesnych technik produkcyjnych. Nagrody otrzymują Kujawia, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu za twaróg półtłusty z Inowrocławia. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu za twaróg półtłusty bez laktozy. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach za twaróg półtłusty krajanka bez laktozy. Kujawska Spółdzielnia Mleczarska we Włocławku za twaróg półtłusty krajanka. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol za twaróg półtłusty bez laktozy. Grupa dziewiąta. Serki twarogowe ziarniste. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy za serek wiejski z malinami i żurawiną.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie za serek wiejski. Grupa 10. Serki twarogowe homogenizowane, produkowane metodą wirówkową i ultrafiltracji. Nagrody otrzymują Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu za twarożek kanapkowo-sernikowy Mój Ulubiony. Spółdzielnia Mleczarska Bieluch w Chełmie za serek śmietankowy kanapkowy Bieluch. Średzka Spółdzielnia Mleczarska Jana za serek premium o smaku czekoladowym z dodatkiem owoców wiśnia, gruszka, pomarańcza. Grupa 11. Pozostałe sery twarogowe. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol serek puszysty łaciate, zestaw 5 smaków. Naturalny, z cebulą i szczypiorkiem, z czosnkiem, z chrzanem oraz smak meksykański. I grupa 12. Sery topione. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lakpol, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za ser topiony kremowy z papryką. Produkt mleczny roku 2017. Statuetkę produkt mleczny roku 2017 za produkt paluszki serowe otrzymuje Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita. Drodzy Państwo, od kilku lat zwyczajem, tradycją jest bardzo miło. Jest to miły akcent dla nas, dla organizatorów, że możemy przyznawać nagrody dla najlepszych nauczycieli ze szkół średnich. W tym roku chyba same panie prezesie. Zresztą tak to się układało. Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że trzecie miejsce w tym roku zdobył Zespół Szkół Rolniczych numer 2, Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego imieniem Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. Bardzo prosimy panią profesor Edytę Kłak, opiekunkę. To jej uczniowie zajęli trzecie miejsce w tegorocznym turnieju Olimpiady Wiedzy o Mleczarstwie, organizowanym od ponad 40 lat przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarstwa. Drugie miejsce zajęła drużyna uczniów Zespołu Szkół imienia Stanisława Stasica Wysokiego Mazowieckiego, prowadzonych przez panią Grażynę Kajurek. Fanfary będą po trzecim. Drodzy Państwo, jest nam niezmiernie miło ogłosić zwycięzcę w tym roku. To już po raz kolejny. Pierwsze miejsce zdobył Zespół Szkół numer 3 imieniem Chełmińskiego w Rypinie, a nagrodę przyznajemy dla pani Moniki Naruszko.